tu jest przystań taka, na którą można wejść. To jest taki otwór, ale tam z prawej strony też jest taki. My nie mamy takiej. Nie, ale chodzi o to, że ty że stajesz i czekasz tak, teraz, bo tak. Ktoś sobie zlewa. Jest woda, jest piasek. Wszystkie warunki do plażowania są. Dzisiaj mamy nowy hashtag. To kamperuje się nie boję. No. Jander to musi być. Jak jedziesz do jakiejś miejscowości, to zawsze jest jakiś jander. Zawsze jest jakiś jander. No. Hejka. Nie zgadnijcie, gdzie my jesteśmy. Znowu w kamperze. Tak, tak. Już sobie wypiliśmy poranną kawę. Jest w sumie na razie fajna pogoda, bo nie pada, jest nawet troszeczkę słoneczka. No i co? I zaraz sobie zjemy śniadanie. Wyjeżdżamy z Mielna. Przejdziemy sobie dookoła jeziora Jamno i pokażemy wam, jak tutaj po prostu to wszystko wygląda, nie? No, a ja idę z Milo na spacer. Idę z pieskiem. To ja idę go ogarnąć, a ty się ogarnij. Okej. No, jak nas nie było wczoraj, to ten przyjechał. I ten tutaj też przyjechał. No i w ogóle chyba... O, tam już ktoś wyjeżdża. A tak wygląda tutaj w ciągu tego poranka jezioro Jamno. Otworzymy? Chodź. My się przejdziemy w tamtym kierunku. Generalnie właśnie pojedziemy w tamtym kierunku, jedziemy dookoła. Nie wiemy, czego się spodziewać, więc nie powiem wam teraz, co będziemy oglądać, ale po prostu zobaczymy, bo chcemy spędzić sobie fajny dzień. Po prostu, żeby nie jechać już. Chyba, że się mega rozpada deszcz, bo są tam, ale na razie jakoś tak tego nie przewidujemy. Więc po prostu pojedziemy sobie. Tutaj obok właśnie tego kempingu jest też, widzę, komenda policji. Sporo samochodów stoi. Myślę, że jest bardziej tutaj jakby podczas sezonu jest trochę więcej tej policji, ale a teraz też po prostu tylko stoją samochody i czekają na przyszły sezon. Milo, chodź. Pójdziemy tu. Tu jest przystań taka, na którą można wejść. Fajnie. Zobaczcie, my się mieścimy gdzieś tutaj. Przejedziemy sobie przez Unieście. Tu jest jakaś taka, widzę, że rzeka wpada do morza. No i skierujemy się tutaj na Łazy, Osieki, o, może tutaj Jamno. I zobaczymy, jak to wszystko właśnie wtedy. Słuchajcie, jak się idzie tymi ulicami, to są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Widać, że było dofinansowanie z Unii, bo tablica była, jest po prostu super to wszystko zrobione. To zbieramy się, nie? Tak. Tutaj niecałe 130 zł już. O! Generalnie tyle płaciliśmy na majówkę, nie? To tylko w Świnoujściu. Tam... za psa, za ten dodatkowy tutaj, że nad 10 złotych. Aha, w ryczałcie jest 6 kW prądu możecie zużyć, no, a nam wyszło 5,9, czyli akurat się zmieściliśmy i później jest dopłata około 4, już nie pamiętam, 4 czy 4,5 zł za każdą następną kilowatę. No my zużyliśmy 5,9. No i co, zbieramy się i jedziemy dalej zobaczyć tutejsze okolice. Ile ci powiedziałem, że niecałe 130 zł jest, nie? Mhm.
A nie miałem, miałem 120, nie miałem dyszki, to pani mi dała rabat, powiedziała, że daje nam rabacik. I co? Aha, nie można tu kartą zapłacić. Że plikiem, gotówka, przelew ewentualnie i tyle. No a teraz pokaż tutaj właśnie. Zobaczcie, jak tu jest zlewanie wody przed wyjazdem. Tutaj jest taki otwór, się otwiera, ale tam z prawej strony też jest taki drugi, jakby ktoś miał z drugiej strony. No i tak właśnie co chwilę ktoś podjeżdża tutaj i wylewa wodę właśnie. Tutaj, no tak, tylko że to jest na wjeździe, no, i wyjeździe, no, dokładnie. Więc to tak taką, nie fajnie. Przedłużkę taką trzeba mieć, my nie mamy takiej. Nie, ale chodzi o to, że, że stajesz i czekasz tak, teraz, bo tak. Ktoś sobie zlewa, więc no. To tak nie fajnie trochę. No tak, a szczególnie byłby problem, jakby było dużo takich. A jak jest w sezonie? Kamerów. No to dlatego mówię, że dzisiaj to tam pal licho, tam powiedzmy ten 5 minutek sobie poczekamy tutaj. Ale jakby tak na przykład co chwilę każdy i taka by się kolejka tu ustawiła, no to no jest to problematyczne trochę. Ale sam kempik jest w miarę fajny. Tu chyba jest restauracja, która jest teraz zamknięta. Pokaż, kochanie. Tu jest chyba restauracja, ale jest teraz no po prostu po sezonie, więc jest zamknięta. Jest tyle restauracji w mieście, że bez problemu można sobie gdzieś zjeść, nie? Dokładnie. Dobra. Oni ruszają, to my też. Iza, ale co, zmieniła się pogoda, co? No, ale nie jest. Nie, zimno nie jest. Słuchajcie, nawet kurtki nie założyłem, bo, ja mi założyłam. Bo mi po prostu prawdopodobnie będzie gorąco. Przyjechaliśmy, nie wiem, ile jechaliśmy, z kilometr, dwa? Minutę. No, dokładnie. I to jest, dojechaliśmy do Unieścia. I powiem wam, że to się w sumie niczym nie różni od Mielna. Na razie. Nie, no. Nie? Chodź, weź teraz do Mielna sobie pójść, a tu nie ma nic. No jest mniej ludzi, tu jest jeszcze jakaś taka główniejsza droga, więc sobie nią po prostu pójdziemy i zobaczymy, jak wygląda Unieście. Ale atrakcje są te same. Chodź. Że ja wiedziałam, że no, jak tu przyjedziemy, to tak będzie, że szału nie będzie. Że szału nie będzie. No bo to są takie malutkie. No, no ale wiesz, to jest takie połączone z Mielnem, że myślałem, że... A ja wiedziałam, że... Ale już biznesiki pozamykane. Pogoda też jest taka nieciekawa, więc... I ludzi nie ma. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć na następny raz, jak wygląda... Nie? A czy przyjedziemy tu następnym razem? Nie. Wydaje nam się, że nie. A uwaga, atrakcja idzie. Ale wiatr dzisiaj wieje. Ale zobacz, jaka reklama tych lodziarni cały czas. Wiesz? O Jezu, ale... Myślę, że dzisiaj się nie będziemy opalać. No. No bo mocny wiatr jest. W każdym razie, co mogę powiedzieć o tej plaży? Jest woda. Jest piasek. Więc wszystkie warunki do plażowania są spełnione, prawda? Tak, tylko jest niestety zimno i plaża jest szeroka. Tyle wam mogę powiedzieć na ten temat. A tu przed wejściem na plażę jest kotwica. No, to teraz się wybraliśmy już troszeczkę dalej. Wyjechaliśmy za Unieście w kierunku Łazów. Tu jest taki mostek i rzeka wpływa sobie z jeziora Jamna właśnie do morza. Tutaj są takie wrota jeszcze przeciwsztormowe. No i tutaj właściwie właśnie ludzie przyjeżdżają, jak nie ma co robić nad morzem. Prawda, Iza? To przyjeżdżają sobie tutaj na wycieczkę po prostu. No, nie wiem, rowerem, samochodem, bo tu jest taki duży... No, tak. A, skaczy, no. O, skaczy, no tak. I tam jest, zobaczcie, jest duży parking taki
piaskowy. No, tu mamy jezioro Jamno. No i sobie tak płynie. Ale ja mam wrażenie, że ta woda płynie od morza do jeziora, ale możliwe ze względu na wiatr. Nie? Jak ci się podobało na wycieczce w Mielnie? Bardzo. Tak? Ale wczorajszy dzień był fajniejszy, nie? No, bo cieplejszy. Ale wrócę do Mielna, bo jest fajnie. Tak. Słuchajcie, polecamy. My sami osobiście wrócimy do Mielna. Raz byliśmy 3 lata temu. Jesteśmy drugi raz. Na pewno tutaj wrócimy. I słuchajcie, tam były chyba ze 3. O tym co? Nie wiem. Były ze 3 takie kempingi chyba, nie? W Unieściu też był. Znaczy nam się najbardziej tak wizualnie podobał ten, na którym my byliśmy. I w sumie tak najbliżej miasto, nie? Tak. No, ale... Był taki... Ale pamiętasz, był tam... miasto fajnie. Był tam taki w mieście. Jest dużo terenu zielonego, no. Takiego parków i ta nadmorska taka no. Promenada, która tam można iść. Nie, jest po prostu fajnie, podoba mi się. Ale mówię, pamiętasz, był tam taki parking w środku miasta. No. Taki parking, kemping. No nie. Tam byśmy nie chcieli zdecydowanie być. Naprawdę ten, który my byliśmy, był fajny, czysty. Bardzo miła obsługa. Także jeżeli macie możliwość przyjechania i skorzystania, to właśnie na to. Czyli na granicy, tak? Tak. Bo to on jest na granicy Mielna i Unieścia. Jak widać, pogoda nam się spokoła trochę. A, no dobra. Ale... Na spacerek wykorzystujemy. Kto kamperuje, ten się nie tak, boi. Kto kamperuje, się nie boi. To jest nasze nowe hasło. Możemy taki hashtag zrobić. No. Tak. Słuchajcie, od dzisiaj mamy nowy hashtag. Kto kamperuje, się nie boi. Nie, no w życiu tu nie byłem. Kochanie, jak nie miałem kampera, to ja nigdzie nie byłem. Ale ja nawet jak nie miałam kampera. Aha. A teraz jak mam kampera, to przyjeżdżam w wiele dziwnych miejsc. I słuchajcie, warto tu przyjechać, naprawdę. No i w tych pięknych okolicznościach przyrody pozostaje nam tylko powiedzieć... Czekaj, kochanie. Kończymy dwuodcinkową serię z Mielna. No. Trzymajcie. Jest fajnie. Trzymajcie się. Będziemy coś nowego nagrywać. No, dojechaliśmy do Łazów. I puściutko, co? Lisa? Bardzo. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj się nic już nie dzieje. Po prostu miejscowość, no już po prostu i zapada w sen zimowy, prawda? Dokładnie. Chcieliśmy po prostu wyjść, ale tu nawet nie ma po co pokazać, dlatego pokazujemy po prostu z samochodu przejeżdżając. No i tyle. Tak to jest właśnie w Łazach. Ale Łazy. Łazy? No. No, ale więc my zawracamy, nie będziemy nawet wychodzić z samochodu. My mamy teraz drogę na Koszalin, w kierunku Koszalina. No i nie wiem, co będzie dalej. Jak co będzie dalej? Dom! Znaczy dojedziemy do domu, ale czy będzie coś jeszcze ciekawego? Ja już nie sądzę. Nie, nie myślę, sądzę, że już nie. No dobrze, to są łazy. Myślę, że... W sezonie jest mimo wszystko tutaj dużo ludzi. Uważasz? Pewnie tak. Ale poza sezonem. Muszelka smodalnie. Przecież do was to wszystko musi działać. Zobacz, ile tego jest. Więc na pewno tu się tutaj kręci. Kręcą się niezłe imprezy. Tam mieliśmy też taki duży kemping, nie? Tak. Jest kemping na pewno. Tak, ja by kogoś nie interesował. Jantar też jest. Jantar. Powiem ci tak, ośrodek wypoczynkowy taki... Jantar to jest w każdej miejscowości. No. Jantar to musi być. Jak jedziesz do jakiejś miejscowości, to zawsze jest jakiś Jantar. Zawsze jest jakiś Jantar. No.